Ja byłam na zaocznym dwuletnim studium, mm-hmm. ponieważ pracowałam cały czas. Tak jest. Ja zaczęłam na uniwersytecie, skończyłam uniwersytet, polonistykę i przyszłam tutaj. Po 2 latach pracy w szkole podstawowej. Mm-hmm. Przypomnijmy właśnie, że to nie były studia magisterskie, tylko instytut, który umożliwiał dokształcanie się już czynnym zawodowo nauczycielom w ramach pedagogiki specjalnej. Tak. Wykłady były bardzo ciekawie prowadzone. Jako dowód mam jeszcze, zachował mi się indeks i dyplom, gdzie są przedmioty, które były prowadzone właśnie przez praktyków. Na przykład doktor Bekarewicz ze szpitala psychoneurologicznego w Tworkach w Pruszkowie. Również ze szpitala psychiatrycznego na Nowowiejskiej, który jest. Mieliśmy praktyków. Wszystkie te pracownie, które funkcjonowały w instytucie, były również poletkiem doświadczalnym. I naukowo były wykorzystywane, ale też jako praktyki studenckie. Ja pamiętam, że chodziliśmy od pracowni do pracowni, żeby to wszystko zobaczyć, doznać, jakby na własnej skórze. Był tu magister Ptasiński, pan Ptasiński, który prowadził zajęcia plastyczno-techniczne. To było tak prowadzone, że mimo upału my żeśmy siedzieli tu w tych suterenach, tam były pracownie, poznawaliśmy nowe techniki, które w nocy, ja osobiście jeszcze kontynuowałam w domu, żeby dokończyć, a potem przenosiłam do szkoły, żeby to samo powtórzyć. Więc taki charakter miały te nasze studia, czy nasza ta szkoła. Czyli właściwie to przychodzili tutaj ludzie, tak jak pani mówi, mający doświadczenie pedagogiczne, którzy odnaleźli jakby na nowo swoje powołanie. Nie było mowy powołanie. O tym, żeby jakaś godzina przepadła. Ta, właśnie. To było, tak, nie dość. Dyscyplina była również taka, że wiedzieliśmy, że musimy być na godzinę 8 i że nie wyjdziemy wcześniej niż godzina 20. No bo po prostu nie wypadało nawet, a poza tym było bardzo ciekawie prowadzone. Ja pamiętam pana Kowalskiego, tego aktora z samych swoich, tego. To był mój nauczyciel śpiewu. Świetny zresztą nauczyciel śpiewu. Nauczył nas bardzo dużo różnych rzeczy. Jedni mieli zajęcia praktyczne tu na miejscu, prawda? A jeżeli chodzi o psychopatologię, to żeśmy byli w szpitalu, byliśmy w Tworkach, byliśmy w Izabelinie, także byliśmy w Instytucie Głuchych, żeby poznać po prostu specyfikę, specyfikę. I to zostaje. Pani Grzegorzewska po to, żeby jak gdyby edukować czy oświecać, wiedziała, że większość z tych słuchaczy jest z terenu. Dokładnie, tak. No to był ostatni tydzień każdego miesiąca wyjazd na praktyki z metodykiem. To było tak organizowane, żeby student nie tylko się trochę merytorycznie czy z wiedzy tej pedagogicznej zapoznawał, ale również poznawał Polskę, bo ona wiedziała że wielu z nas mało zna Polskę. A takie wyjścia po Warszawie, teatr, ogrody? Tak, też? Tak. No, były wyjścia do teatru i to takie nie tam jakieś pośrednie, ale na poważne sztuki, czy rzadko wystawiane, to też z nami szła. Nie kończyło się dyplomem od razu, tylko szło się do pracy. Pisało się pracę dyplomową w pracy. To było bardzo cenne też, bo to był materiał żywy, badawczy materiał. I dopiero potem był egzamin dyplomowy na podstawie tej pracy, jakby obrona tej pracy. Zawsze w pracy swojej sięgałam do przykładów, otrzymałam od wykładowców tutaj. Żeby być człowiekiem, żeby człowieczeństwo przekazywać drugiemu człowiekowi. I tak w całe życie miałam takie szczęście, że mogłam
przygotowywać terapeutów i w opiekunów. W tym duchu właśnie. Tak, ale zawsze powtarzałam i powtarzam, że jacy my jesteśmy, którzy przekazujemy, tacy i wy będziecie dla swoich podopiecznych.